Od 8 sierpnia wejdzie w życie ustawa, która nakazuje bankom umożliwić korzystanie z bezpłatnego rachunku, tak zwanego rachunku podstawowego, i właściwie każdy będzie mógł z takiej opcji skorzystać, ale jest jeden warunek, to znaczy nie można posiadać żadnego innego konta w złotych, więc jeżeli chcemy z takiej opcji skorzystać, no to musimy niestety zamknąć swój stary rachunek. Dodatkową zaletą takiego rachunku jest nie tylko to, że sam rachunek jest bezpłatny, ale bezpłatnie można też korzystać z karty, można też 5 bezpłatnych operacji wykonać, na przykład 5 bezpłatnych wypłat, i to z obcych bankomatów. Wadą tego rachunku jest to, że nie może on być powiązany z żadnym produktem kredytowym, ale to również nie jest żadną przeszkodą do tego, żeby posiadać na przykład kartę kredytową czy jakiś kredyt konsumpcyjny, bo ten kredyt nie może być powiązany, ale jeżeli na przykład w jednym banku mamy rachunek podstawowy, to w innym możemy sobie otworzyć na przykład kartę kredytową bez konta i wtedy możemy z kredytu korzystać, czy w innym banku możemy zaciągnąć na przykład kredyt ratalny i też go spłacać z tego rachunku podstawowego. No ważne jest to, żeby te właśnie produkty nie były powiązane.